Są wybory, na które chodzę z obowiązku i są takie, na które chodzę z nadziei. Łapię się ich, bo mam nadzieję na to, że w czymś ważnym mi pomogą. I te wybory do Europarlamentu są właśnie takimi wyborami z nadzieją w tle, bo mam nadzieję na to, że polscy przedstawiciele w Europarlamencie nie tylko odegrają istotną rolę, ale też będą działali na tyle dobrze i na tyle dobrze nas reprezentowali, że będą nas inni europosłowie i inni mieszkańcy Europy traktować poważnie. I że z tego wyniknie nie tylko dobro, nie tylko pieniądze, które płyną do Polski i za to się buduje koleje, drogi, wiele rzeczy w całym kraju, ale także da to nam polisę bezpieczeństwa. Jeśli już się tak całkiem skłócimy, już nie będziemy mogli ze sobą się dogadać, zawsze będzie ktoś z boku, przyjazny, przyjacielski, kto nam pomoże wszystkie rzeczy między sobą poustawiać na nowo i znowu normalnie żyć. Potrzebni są przyjaciele, którzy mają wspólne z nami interesy, a Parlament Europejski jest przedstawicielstwem takich właśnie przyjaciół. Ja w to wierzę. Jeśli chcesz nam powiedzieć, dlaczego 26 maja pójdziesz głosować w wyborach do Europarlamentu, to nakręć krótki film o tym i prześlij go do nas, a my go opublikujemy na naszych fanpage'ach.